A jeśli zlekceważymy problem niedołożenia kół, to jakie mogą być tego skutki? Jest przede wszystkim zmniejszenie komfortu jazdy ze względu na występujące drgania i wibracje, a dodatkowo ma to negatywny wpływ na zużycie się elementów zawieszenia, amortyzatorów, całego układu kierowniczego, no i oczywiście opon. Skoro już jesteśmy przy temacie kół, chciałbym również poruszyć zagadnienie felg stalowych i aluminiowych. Wiemy, że Bobs jest liderem dystrybucji obręczy azjatyckich w Polsce. Ze względu na zróżnicowane opinie na temat tych felg, chciałbym zadać pytanie, jak jest ich jakością? Generalnie cała czołówka światowa przemysłu elektrotechnicznego, maszynowego i elektroniki użytkowej produkuje swoje wyroby w Chinach. I tak samo jest z felgami. Nie odbiegają niczym jakością od tych produkowanych w Europie czy innych miejscach na świecie.